Proszę Państwa, nasza impreza, biesiada, ale i także 50. urodziny Wierzbniczanych zacznie się punktualnie o 16:30. Ale teraz już ulicami Bytomia Odrzańskiego idzie piękny korowód. Zespoły, które przyjechały na biesiadę, a także delegacje zespołów, które przyjechały na uroczystość jubileuszową, były przed chwilą na cmentarzu składając kwiaty tym członkom, członkiniom zespołu, którzy odeszli do innych orkiestr, innych zespołów tam wyżej. A teraz piękny korowód, na czele korowodu idą oczywiście jubilatki, zespół Wierzbniczanki. Słyszymy już śpiew, no bo jak inaczej może wyglądać, przebiegać korowód zespołów śpiewaczy, jak nie właśnie przy piosence ludowej. Jest to frajda dla wszystkich, którzy chcą mieć zdjęcia pamiątkowe, bo przecież dziś słońce pięknie świeci, no i te stroje pięknie wyglądają. No już słychać kapelę zespołu Wierzbniczanki. Kolejna piosenka w ich wykonaniu, ale najczęściej wszystkie zespoły, grupy śpiewacze znają piosenki i śpiewają wszyscy razem. Widzę, że do kapeli dołączyli inni muzycy z innych zespołów i wchodzą Wierzbniczanki. A dalej mamy zespół Arabeska. Później Jarzębinki z Otynia. Dalej widzimy delegację zespołu z Gościeszowic. Kapela Herbutu. Także widzę przedstawicieli zespołu Źródełko z Wichowa. Kalina z Nowego Miasteczka. Zespół z Bytomia Odrzańskiego Przystań. Jeszcze z pewnością dojedzie do nas zespół Tufliczanki. Przypatrzmy się, jak pięknie w słońcu wygląda korowód zespołu. Proszę Państwa, o 16:30 rozpocznie się na scenie spotkanie jubileuszowe i biesiada, 19. biesiada. Na szczęście Bytom Odrzański, dzisiaj 50-lecie Wierzbniczanek, a w przyszłym roku 20-lecie biesiady śpiewaczy. O 16:30 uroczyste rozpoczęcie biesiady, o 20:00 zabawa taneczna dla wszystkich mieszkańców. Na czele oczywiście najmłodsza Wierzbniczanka, 5-latka. Witamy cię bardzo serdecznie. Zespoły mają przygotowane stoły przysiadne. No i teraz, proszę Państwa, poczekamy do 16:30.